Do czego biorę? To wygląda trochę tak, że może wiać, może padać, ale jak jest forma, to po prostu wszystko się przeskakuje. Czy no, przede wszystkim staram się robić, oddawać dobre skoki, wykonywać dobrze swoje zadanie na skoczni i cieszyć się z tego, co robię. Reszta też nie wszystko zawsze zależy ode mnie, też trzeba mieć trochę szczęścia, ale przede wszystkim i to jest najważniejsze, z czym idę na skocznię, z czym idę na zawody, to żeby zrealizować założenia, które mam zadane. A to jest tak, że czasami, jak słucham pana wypowiedzi, to mówi pan, że czasami, że jeszcze można coś poprawić, a czasem, że wszystko jest doprowadzone do perfekcji. A dziś, jak pan to czuje? Znaczy, z tego, co trenerzy sądzą, no nigdy nie ma perfekcyjnego skoku, bo zawsze jest coś, co można zrobić lepiej, ale przede wszystkim cieszę się z tego, co mam teraz, cieszę się z tych skoków, które oddaję, bo one są naprawdę na dobrym poziomie i dają mi naprawdę dużo radości i satysfakcji z siebie i takie poczucie, że wszystko jest na dobrej drodze. No właśnie, to co teraz przed ostatnim konkursem? Spokój już tylko i wyłącznie? Owszem, no, myślę, że tutaj nie ma się też co stresować i denerwować, bo to nie ma sensu, to mi w niczym nie pomoże, aczkolwiek tych nerwów na pewno będzie sporo. Natomiast postaram się ze wszystkich sił po prostu zrobić tyle, ile mogę, dam z siebie tyle, ile będę w stanie. Oddam takie skoki, na jakie mi będzie stać i zobaczymy, co się wydarzy. Kamil, cały czas trzymamy się narracji, że ty możesz, a nie musisz przed tym Bischofshofen. Dzięki. Powiedz, natura dzisiaj próbowała się przeszkodzić? Ten deszcz? Nie, no przecież każdy miał takie same warunki i nie wiem, no, nikt nie włącza przycisku, żeby mi przeszkadzało, tylko no, tak było, no i z tym sobie trzeba było poradzić, z tym musiał sobie każdy radzić dzisiaj. To woda w torach? Nie było, nie czułem nic. Żeby gdzieś przytrzymywało albo żeby te tory były wolniejsze, bo było ok. Jakie znaczenie miało zachowanie drużyny, która czekała tam na zyskowanie? Zawsze są piękne momenty i dla mnie bardzo, bardzo takie pozytywne, że koledzy na mnie czekają. Zresztą ja też, jeżeli mam okazję, to staram się czekać na swoich kolegów, którzy są wyżej ode mnie po pierwszej serii. No bo to daje poczucie takiej solidarności i też takiego wsparcia, że każdy z nas może osiągnąć super wynik, nie wiadomo kiedy, prawda, w każdym momencie, bo wszyscy na to ciężko pracujemy. Ale było to bardzo miłe. No myślę, że to nie tylko te ostatnie miesiące, które pracuję, ale wszystkie lata, które spędziłem na nartach. No ale też, co by nie mówić, no dzisiaj trzeba było też mieć trochę szczęścia, że szczęścia, nieszczęścia, no żeby wylądować na miarę, w miarę równym podłożu i później zachować dobrą równowagę. Nie będzie ci się dużo czekanie na ten konkurs Bischofshofen? Nie. Chcę po prostu pojechać, wykąpać się, zjeść coś, wsiąść do auta, przespać się, wyjść i później położyć się do prawdziwego łóżka. To, co może na dzisiaj cieszyć, to też postawa reszty drużyny, bo rzeczywiście było dobrze. Tak, no super, że praktycznie wszyscy weszli do drugiej serii, oprócz Tomka, którego i tak uważam był to udany debiut, bo w turnieju czterech skoczni od razu wejść do konkursu i skoczyć niezły skok, no bo co by nie mówić, jak na debiutanta i na 17-latka skoczył naprawdę dobrze. No a poza tym reszta spisała się, uważam, na dobrym poziomie. Stać ich na dużo więcej, bo i Dawid skakał lepiej w treningach, i Stefan, Piotrek i Maciek też skaczą, też mogą zrobić więcej. No a Kuba po prostu skoczył optymalnie. A możesz zdradzić, było jakieś specjalne przyjęcie nowego, młodego kolegi? Tu będę mądrzył, jak to trener powinien ocenić. Było jakieś specjalne przyjęcie kolegi, czy na razie zostawiacie to tego najmłodszego Pilcha, czy zostawiacie to na później? Nie, no nie ma żadnego przyjęcia, ani chrztu, ani ten. No, to po prostu przyjechał i też musi się skupić na tym, co ma zrobić, a nie na zabawie i na tym, żeby po prostu, nie wiem, nas w jakikolwiek sposób do siebie przekonać, bo to nie o to w tym chodzi. To inaczej. To chyba nie ten sport. Może słowo otuchy o to od najlepszego skoczka drużyny. Czy muszę mu dodawać otuchy, czy jest coś więcej niż start w Pucharze Świata albo w turnieju czterech skoczni na takiej imprezie? No, chyba ma wystarczająco w sobie motywację, ale jeżeli już mam coś powiedzieć, to uważam, że na tym etapie, którym jest, to jest wszystko bardzo dobrze i życzę mu jak najlepiej. Czy pytanie, które z tych trzech zwycięstw było najtrudniejsze? Każde.
Każde było czynne. Być się na tym konkursie. Nie da się myśleć kompletnie. Masz jakieś takie swoje zajęcie, które postarasz się, żeby uporządkować te myśli, nie wiem, książka? Staram się też czytać książki. Mam dobrą powieść przygodową, także wciągającą bardzo. Oglądamy czasem sobie jakiś film, słucham muzyki, gramy w karty. No i ogólnie rozmawiam z żoną przez telefon, pytam się, co tam słychać w domu. Tak, każdy człowiek. Staram się po prostu też być poza skorszą, żyć normalnie, a nie myśleć niepotrzebnie o tym, co by mnie wyprowadzało z równowagi. Dziękuję. Dziękujemy.